Hej, 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 siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Martino, witajcie w kolejnym odcinku X-Blades. Jak dobrze pamiętacie, ostatnio walczyliśmy z głównym naszym przeciwnikiem, nie pamiętam dokładnie jego nazwy, szkoda, że tego nie sprawdziłem, ale zresztą to nie ma tutaj znaczenia, czekajcie, bo mi laptop, kurwa. Dobra. No tutaj mam taką podstawkę, gdzie laptop jest troszeczkę przychylony do góry, dlatego troszeczkę mi ta podstawka zleciała, ale widzę, że tutaj mamy w szechu jakieś miejsce, które chyba nie byłem? Chociaż nie. Boże, ja chcę zmienić na mój... To! Kurwa, OP rzecz! Dobra, może jednak skupmy się na tym, żeby tych przeciwników trochę pokonać. W ogóle czy... A nie, dobra, czekajcie, lodowy strzał. Lodowy strzał, to było... Który przycisk? To! Dobra, pamiętam jednak. Pyk! Przecież ja trafiałem, what the fuck! Gincie, kurwa, OP rzeczy, ja to ciągle odkrywam. Nie, no to są super umiejętności, dlaczego dopiero teraz to zauważyłem? Miałbym tyle zabawy, a teraz to cała zabawa jest pod koniec. Trzeba to powiedzieć, niesamowite te są umiejętności. Szczególnie, Boże, zobaczcie. Albo mi się wydaje, albo te strzały w różne strony, w miejsce, gdzie powinny trafiać. W ogóle, czy... Jestem ciekaw, czy... O, dobra, czekajcie, może się jednak podleczę. A chuj, czekajcie, ulepszmy regenerację. Proszę bardzo. Ciekawe, jak ten pasek mojego życia, czy ona się regeneruje. No i chuja mi się wydaje, zmarnowałem kasę. Tak mi się wydaje. Może jak trafiam w kryształ. Proszę bardzo, ja się chcę pozbyć tych kul, które tutaj wkurzają mnie nad tym, nad moim głowami, tak. Szczególnie, że ja mam tą tylko jedną. Kurde, jeszcze ta karetka! Przecież ja mam zakierte te cholerne te okna. Ja jebie, no. A zamknięte mam? Tak, mam zamknięte. What the fuck? Myślałem, że te... Uciszą to aż tak bardzo. Dobra, użyjmy tych moich pistoletów, bo ja już naprawdę się do nich teraz przywykam, bo kurde, tyle... tyle amunicji na nich leci, że mogę spokojnie ich wykończyć. Proszę bardzo, widzicie. Dobra, może na walce też się powinienem skupić. I skupiać się też na tych umiejętnościach, których mam. I po to mam, żeby z nich nie korzystać. Proszę bardzo. No, oczywiście umiejętności też strzeleckie nie będą brakować. Dobra, zobaczmy w ogóle, co ja tu jeszcze mogę zrobić. Coś mam tu do zbierania. Widzę, że ja mogę tutaj wejść. Czekać na przeciwników i mogą mnie zabić. Nie, jest deszczowa pora, wieczór. Kurde, czego chcieć tutaj więcej? A, czekajcie, ja chyba pamiętam to miejsce. To chyba było to miejsce, gdzie ja chyba coś szukałem tak naprawdę. Tutaj mam jakieś... No, kolejne dostępne nowe umiejętności. To jest śmieszna sprawa. Dlaczego ja dopiero teraz to odkryłem? Niesamowite. Dobra, już powoli tutaj jest ostatnie, co ja tutaj mogę uzbierać. Tutaj mogę wejść. Opo! Ostatni wstępny artefakt najprawdopodobniej. I co ja dzięki temu? O, ulepszenie strzelania. Więcej obrażeń u przeciwników, a Juni może strzelać do kilku przeciwników jednocześnie. O! No nie powiem, to będzie śmieszna zabawa. Podskoczymy aż z miłą chęcią, żeby ich trochę postrzelać. Chyba, że ona się rozprasza i w różne te... miejsca strzela, chyba że mogę oczywiście się mylić. Otwieraj oczy. Pokaż, jak się zabija. Dobra. Tutaj już w ogóle chyba nie mam nic do... tu jest tyle, że ja mogę przejść, ale... Może jednak tego użyć, bo to jest dopiero dobra rzecz na niego. No właściwie nie do końca. Dobra, chodźcie, chodźcie. Zbieranie my robimy. Ciekawe, czy w ogóle to na niego działa. Z tego, co ja pamiętam, chyba nie, bo to są duchy i trzeba się bardziej skupić na tym, żeby użyć... A może jednak? O kurwa, nie, 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 nie. Ha, 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 ha.
Trollowałem was. No i co? A jednak! O, wy skurwiele jebane! Czekajcie, jak tylko was znajdę. Moja strzała was zniszczy. Ja jebie, myślałem, że to nie zadziałało. Może strzały też na nich zadziałają? Teraz zobaczymy. A nie, dobra, działają jednak, dobra. Muszę jednego chociaż powstrzymać, dlatego zrobimy... No kim? Kurwa jego mać! Te jebane duchy. Dobra, szybko się podleczmy. Użyjmy naszych lodowych strzał. Na byle kogo. Tu chyba widziałem kogoś, który jest lodowacony. O nie, 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 ja nie dopuszczę już. Ja już mam. Ja już miałem jedną lekcję z takimi akcjami. Ja już nie mam. Ja już nie dam pomiatać. O nie, 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 fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. O kurwa. To źle się dla was kończy. Huh, dobra. Dobra, lodowe strzały, lodowe strzały. Kurwa, gdzie ja trafiam? Jakieś przeróżne stwory. Chociaż jakiegoś chcę trafić, żeby przynajmniej nie było tej akcji. Kiedyś to chyba nazwałem formacją, z tego co ja pamiętam, dlatego ja już mam dosyć takich rzeczy. Użyjmy też pistoletów, bo to też ważna rzecz. Dobra, użyjmy teraz ognistego gniewu. To są pistolety tutaj, proszę bardzo. Dobra, weźmy też ich tutaj, pozałatwiajmy. O, właśnie, jaka zbieranina się ładnie zrobiła. Proszę bardzo. Tyle dusz. Dlaczego to... Dlaczego tak musi być pod koniec? No, true story. Ja mam, będę miał do dzisiaj pamięć, że tak musiało się tak stać. Dobra. Chodźcie tu, chodźcie tu. Pyk. Teraz postrzelajmy w tego ducha, bo widzę, że tu jest... Ktoś, który... O, dobra, widzę, że tu się trochę uzbierało. Więc proszę bardzo. W ogóle chyba ja tutaj nie mam nic do zniszczenia, z tego co ja pamiętam. Dobra. Piku, piku, piku. I ognisty gniew. Dobra, o, teraz pajączki widzę. O kurwa, one strzelają. Och, sukę, sukę. Suken? What the fuck? Dobra. Ale widzę, że naprawdę... A może z pistoletu? Nie, może nie, bo widzę, że jednak to za mało. Ale z tego co ja pamiętam, ogień na pająki chyba to chyba najlepszy pomysł. Jezu, ale jak one potrafią walić i to jeszcze tak szybko. Dobra, to już końcóweczka, więc mam nadzieję, że uda mi się to przetrwać. No jeszcze one próbują jeszcze tam coś zrobić. Proszę bardzo, i ognisty gniew. No kurwa, ile one mogą jeszcze żyć? Może trzęsienie ziemi? Ej, what the fuck, ej, true story. Dobra, spróbujmy trzęsienie ziemi. No chuja, nic to nie w ogóle nie daje. Czekajcie, może to? O dobra, coś tam zadziałało. Chyba, że one mają tak chuj odporności najprawdopodobniej. No ale cóż, to już chyba nie ma takiego już dużego znaczenia. Tego już się pozbyłem, został tylko i chyba jeden. Proszę bardzo. Trochę się pomęczyłem. Znowu, jak w każdej innej grze. Dobra, pierdzielę już to, idziemy dalej. Opuszczone wybrzeże. Jest jeszcze obiekty, to tam zresztą tak jak ona się... O nie, jeszcze jeden artefakt. Kurde, ciekawe jaka. Kamienny krąg, wieczór, bryster zaktualizowane. No chyba kurwa nie! Co to żeż kurwa ma być? Zrozumiem tamtego pająka, ale kurwa, żeby... Jakąś ważkę, ćmę, kurwa, co? Nie... Ja jebie... Co to kurwa jest? Ciekawe, czy na niego to zadziała. Ja jebie, co to kurwa jest?
Nie mam dlatego pojęcia, ja staram się na razie powykańczać ich, żeby zobaczyć, czy w ogóle te lodowe strzały na niego działają. Ja jebie, co to kurwa jest? O, to będzie teraz trochę męczenia, mówię wam. No, próbuję z lodowych strzał, ale chociaż mi się wydaje, że to nic chyba nie daje. A tak samo nie wiem, czy strzały zwykłe coś dają. Czekajcie, ja próbuję normalnie strzelać strzał, ale chuja to mi się wydaje, że to chyba nic nie daje. To są jakieś kryształy niebieskie? What the fuck? Jakby to niby zrobić? Czekajcie, ja tu myślę. Dobra, na razie się skupmy nad stworami, bo widzę, że ładunki, które na nich lecą, są skupione tylko i wyłącznie na nim, ale kurde, ja nie mam... Dobra, widzę, że jest kryształ, to nie muszę nawet się leczyć. Czekajcie, co te niebieskie kryształy w ogóle dają. W sumie chyba nic. O kurwa, to będzie dopiero męczarnia. Są jakieś w ogóle umiejętności kurde na niego? Ostrze światła, świetlista forma, przejście do formy świata pozwala mu poruszać się, nie. Nie, ale widzę, że nie za bardzo to mi dało. Lodowa strzała. W sumie ostrza światła, właśnie, to chyba może być też opcja. Czekajcie, na co byłoby lepiej? Chyba na to, czyli E. No nie wiem, no to będzie śmieszna sprawa, dlatego zobaczymy później. Weźmy na 1 i zobaczymy, co ogólnie mogę zrobić. Z tego, co mi się wydaje, no ciemność, światło, to jest... Okej, już nieważne, dobra, już wiem, o co chodzi. No dobra, czyli widzę, znowu kolejna z rzeczy, które powinienem się domyśleć. No ale myślałem, że światło z stylu błyskawica czy coś, a jednak nie. A ta niebieska, co to może być? Dobra, ja chcę odpalić te miste miecze. Zróbmy tak. Proszę bardzo. Znowu się zbieranie narobi. Proszę bardzo. Dobra. Widzicie? To jednak nie było jednak trudne. Trzeba po prostu fuck logic. O Jezu, 15 tysięcy. O, mamy ulepszenie do kolejnej regeneracji. Ale kurwa, trzeba mieć milion. Kurde, no. Kto by chciał milion? Dobra, widzę, że ja nie mogę za bardzo tutaj jeszcze niego ubijać. Ciekawe, kiedy dopiero mogę jego zaatakować. Teraz! Nie do końca. Jeszcze jednego muszę ubić. Przynajmniej tak na szybko. Kurde, padniesz? No nie do końca, bo widzę, że już kolejny się tutaj respią. No, chyba muszę wszystkich tutaj uzbierać w jedno, żeby móc dopiero w niego zaatakować. No, nie za bardzo, bo widzicie. On ma te ładunki, które... muszę właśnie ich tutaj szybko ubić. No fucking shit. Czy ja w ogóle mogę coś mu zrobić? Dobra, poczekajcie. Najpierw uzbierzmy te wszystkie stwory w jedno. Potem zastanowimy się, co później będę mógł zrobić. Bo w tej chwili czekam, aż przybędą wszyscy. Pozaatakujmy ich w ogóle. Aha, dobra. O, aha, dobra. Oni mają taką specyfikę, że czekają, aż jego mama w końcu zaatakuje. Zresztą nieważne. Dobra. Ja chcę jego zaatakować, ale kurwa jak? To jest dopiero śmieszna sprawa. A może?
Dobra, czekajcie, to może być też ciekawa sprawa. Nie po to dają te kryształy. Dobra, może to będzie fajna sprawa, tylko czekajcie, muszę się znowu podleczyć, bo Boże. Te ulepszenie do leczenia coś mi jednak nie daje. Dobra, chodźcie tutaj do mamy. No. I no. I teraz mogę na przykład strzelać. A czekajcie, ja mam jeszcze jeden lepszy pomysł. Poczekajcie, ognista kula. Przepisz. Przepisz. Boże. Zadziała to? Oj, chyba wątpię. Oj, chyba wątpię, nie do końca. Kurde, no jakby tu go załatwić? Szczególnie, że już miałem na niego haka. Szczególnie, że czekajcie, muszę to zrobić dość nietypowo, czekajcie. Właśnie teraz się zbierała ekipa. Teraz... No i zaraz możemy ich się pozbyć. A może jestem za daleko? Czekajcie, no to jest dużo do pomyślenia. Ale widzę, że dalej nic nie mogę wymyśleć. O Boże, Boże. Jakby tu go załatwić? Kurde, ja muszę się pozbyć, bo ogólnie ja muszę pozbyć się tych wszystkich maluchów, ale w jaki kurwa mam sposób to zrobić? A czekajcie, czy ja mam roczny gniew? No nie za bardzo, no bo mam tylko to. O Boże. Dlaczego się będę żałował, że czegoś nie zrobiłem. Całkiem możliwe. Oni kurwa żyją i żyją. To jest dopiero taka śmieszna sprawa. Widzicie, nawet oddalają się specjalnie, żeby wykorzystać tą sytuację, by na przykład... A może jednak muszę ubić każdą jakoś? No nie wiem, no kurwa jego masz, giń! Żebyś kurwa zginął w końcu, no! Ja jebie, co ja mam zrobić? Tyle myślenia. Byłbym się spodziewał, że tu chodziło właśnie o to, ale kurwa jednak nie. O Jezu, nie po to dają te kryształy, cholerę, żeby zamroziło. No chodźcie. I popatrzcie, użyjemy tego kryształu. No nie do końca, bo one się respią, no i to jest trochę wkurwiające. Staram się, żeby to wszystkie powybijać. Chyba, że już teraz. O kurwa, no nie za bardzo. Ja jebie. Jak ja to kurwa wtedy zrobiłem? A może trzeba go zamrozić, a potem strzelać? No przecież ja wtedy używałem tych lodowych strzał i chuja to dało. Pyk. Przynajmniej tego jednego chcę ubić. No kurwa, co on jest taki nieśmiertelny? No ja jebie, no skurwiela jebanego. Czekajcie. Kombinacja lód-ogień. Chuj. Też nie. O Boże. Nie mam żadnego pojęcia. Może ten promień światła już... Kurwa, no to tego już mogę żałować. Coś tu chyba żałuję, że czegoś chyba nie zrobiłem. Może prawdopodobnie na niego
najlepszym sposobem jest światło. No a ja niestety ja nie mam promieni światła i to powoduje, że nie mam tej umiejętności. To powoduje, że nie mam szans z nim najprawdopodobniej. Nie mam żadnego pojęcia, jak go wtedy załatwiłem, ale moim zdaniem jest jakiś sposób. To jest jakiś sposób. Tylko że niestety nie mam żadnego pojęcia, w jaki dokładnie. Jezu, chyba najprawdopodobniej najlepszy na niego sposobem było właśnie światło. On jest z gatunków mrocznych, więc moim zdaniem ogień na niego w ogóle nie zadziała. Więc jedynym sposobem na pokonanie jego jest światło. Niestety nie mam światła, po prostu. Dlatego to nie jest chyba... To nie jest chyba wygrana bitwa dla mnie. Dobra, wiecie co? Ja mam pewien pomysł. Cofnę się właściwie do z tyłu mapy. Czekajcie, gdzie ja w ogóle byłem? Tam. Nie, mi się wydaje, że chyba... Było tu? Tu chyba. I zaraz wam w skrótce wyjaśnię. Chyba, że będę mógł. Dobra. Zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Słuchajcie. Chodzi o to, że najprawdopodobniej z tego wszystkiego trzeba go pokonać właśnie promieniem światła, ale ja niestety nie mam dość dużo dusz, dlatego jak coś przytnę to oczywiście w razie czego i wrócimy za małą chwilę. Okej, powracamy. W sumie to ja już troszeczkę przegrałem, ale mimo to wy w sekundę wszystko zauważyliście. Troszeczkę pozbierałem, sami widzicie, mam ponad 300 tysięcy dusz i za to będę chciał sobie kupić w końcu to. Czy chcesz przepisać? No jak najbardziej, żeby w końcu. Może nie ognistą kulę, tylko... Niech. To jest dobre pytanie. Lodowy strzał chyba nie będzie potrzebny, więc weźmiemy go tu. No i jak widzicie... Kontynuujemy i wracamy. Mam nadzieję, że szybko to się uwinie, ponieważ już sami widzieliście już ponad 20 minut nagrania z tego, co zauważyłem. Dlatego postaramy się tutaj szybko zakończyć. Mam oczywiście już w końcu umiejętność. Jest nasz oczywiście przeciwnik. No to trzeba się teraz troszeczkę pobawić. Zobaczymy, czy się uda. I zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Uwaga. Może nie to, ale to. No fajnie to wygląda, trzeba to przyznać, ale czy to w ogóle daje jakiegoś damage'a? Oj, chyba też nie, czyli wygląda na to, że chyba na marne to robiłem, całkiem możliwe, chociaż to jeszcze oczywiście nie wszystko. Trafią oczywiście w niego, tylko nie wiem czy... Dobra, czekajcie, muszę do podstawowego. No, że widzicie, nie ma tu jakichś ogólnie sukcesów. Bum. No chyba mi się wydaje, że coś chyba to jeszcze nie do końca, prawda? Czyli w sumie na marne to robiłem. Chociaż w sumie jeszcze mam pewien pomysł. Przez ten czas, kiedy sobie tak grywałem i w ogóle... To jeszcze się zastanawiałem nad kilkoma rzeczami, które będę chciał na przykład sprawdzić, dlatego za chwilkę zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi. No zobaczymy, mam nadzieję, ponieważ to już troszeczkę popracowałem nad tym, chociaż nie do końca, wygląda jednak na to, że nie do końca to jest prawda. No, tak mi się wydaje, że jednak to nie jest prawda. Czyli nawet mimo to, chyba bez końca, wydaje mi się, że wiecie co, zrobimy inaczej. My tu zakończymy może odcinek. Wybaczcie, jednak to trochę marnowało to jednak czasu u mnie.
Zobaczymy, pokombinuję. Chyba najprawdopodobniej pierwszy raz w moim życiu chyba będę musiał sprawdzić, jak ogólnie go tutaj pokonać, ponieważ jednak ten promień światła to chyba za mało, więc dlatego trzeba to jakoś sprawdzić. Także wybaczcie, no cóż, niestety ja z tym nic jednak nie zrobię, więc muszę jednak sprawdzić. Także trudno, zobaczymy, sprawdzę i w następnym odcinku postaram się oczywiście pokonać bossa. Mimo to zobaczymy, jak to ogólnie pójdzie. Jeżeli wam się oczywiście spodobało, to oczywiście łapka w górę, zostawcie komentarz, w razie czego. Dzięki wielkie, no i do usłyszenia.